Polskiej wsi Szczelczyska koło Mościsk obchodzono 25-lecia kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Uroczystości przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Jest to w naszej archidiecezji taka, można powiedzieć, wyjątkowa parafia. Jest to parafia, tak jak niektórzy mówią, czysto polska. Tutaj odprawia się tylko w języku polskim. I można powiedzieć, że w tej parafii zrodziło się bardzo wiele powołań. Powołań do życia zakonnego i kapłańskiego. Ci ludzie są ludźmi prostymi, mieszkają tutaj na wsi, ze względu właśnie, że jest to wioska typowo polska. Nawet nie mają drogi. Przez wiele lat chodzili do kościoła w Mościskach. Było to jest około 5 kilometrów, ale właśnie ta prosta wiara i te tradycje ludowe, można powiedzieć, przetrwały w sercach tych wiernych. Uroczystość zgromadziła obecnych i byłych mieszkańców Szczelczysk. W 90 roku, kiedy Sojuz Sowiecki rozleciał się, wtedy nie było kościoła i te kościoły były pozamykane dookoła. Tylko jeden pracował w Mościsku, a my chodzili do Mościsk. No, z czasem to się wszystko pomieniało i ludzie zaczęli, szkoła pobudowała się. Kościół pobudował się, wioska zaczęła pomalinko się rozwijać. Zawsze, kiedy jest lotus, przyjeżdżam tutaj i to mnie raduje, to mnie cieszy, że ten kościółek jest. Ja już prawie mam 81 lat minęło i jeszcze mi jakoś Boże daj, że mogę tutaj przyjechać do tego kościołka na ten odpust.